Znajdujemy się w gospodarstwie należącym do Fortuny Spółka ZO Cieszymowo w miejscowości Cieszymowo w województwie pomorskim. Znajdujemy się na terenie fermy bydła. Na tej fermie utrzymujemy 1300 krów mlecznych i 1700 jałówek, począwszy od cielaka do jałówki cielnej. Gospodarujemy na powierzchni około 2350 hektarów. Całą paszę dla naszego bydła, paszę objętościową, produkujemy sami. Siejemy około 500 do 600 hektarów rocznie kukurydzy. Posiadamy użytki zielone, około 120 hektarów naturalnych łąk. Siejemy około 100 hektarów użytków zielonych traw oraz około 150 hektarów lucerny. Corocznie to wszystko jest zbierane na kiszonkę, sieczkarnią polową Jaguar. Zbieramy rocznie około 28 tysięcy ton pasz objętościowych. To wszystko jest przygotowane i magazynowane na terenie silosów, które posiadamy na terenie gospodarstwa. Dziennie skarmiamy około 80-90 ton TMR-u. Od krów utrzymywanych w naszym gospodarstwie na dzień dzisiejszy mamy wydajność około 12 600 litrów, to jest roczna wydajność. Żeby otrzymywać tak dużą, tak wysoką wydajność krów w naszym gospodarstwie, szukamy ciągle nowych rozwiązań. Pierwszym takim rozwiązaniem było zakupienie wozu paszowego z analizatorem pasz NIR, który nam bardzo pomaga w stabilnym żywieniu. Dalej idąc dużo oszczędzamy też poprzez zastosowanie tego analizatora około 10% pasz, które skarmiamy. Można też powiedzieć, że ciągle poszukujemy nowych rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań, które nas bardzo zainteresowało, jest zastosowanie technologii cięcia kukurydzy na kiszonkę za pomocą korkera Shredlage. Jest to nowa technologia, która w Polsce nie jest zbyt popularna. My, obserwując trendy światowe, widzimy w tym jakby możliwość podniesienia wydajności naszych krów, podniesienia ich zdrowotności, polepszenia struktury paszy, wykluczenia częściowo z dawki pokarmowej słomy, która zawsze nam nastręcza jakby problemów, ponieważ jakość jej nie zawsze jest najlepsza. Właśnie dzisiaj, 18 września, zajechał do nas sieczkarnia, która wyposażona jest właśnie w tą technologię Shredlage. Planujemy zrobić w tej technologii około 3000 ton zielonki, z której powstanie kiszonka, którą będziemy skarmiać przez około 2 miesiące, co nam da na pewno wiarygodny wynik. Spodziewamy się, że właściwie to jesteśmy przekonani, że wynik będzie bardzo pozytywny dla nas, dla naszego bydła. Dzięki technologii Shredlage opatentowanej przez firmę Claas w sposób bardzo intensywny kondycjonujemy materiał. Wraz z sieczkarnią Jaguar tworzą one zgraną parę, gdzie jesteśmy w stanie zwiększyć długość sieczki kiszonki do około 30 mm. W zależności od zawartości suchej masy oczywiście jesteśmy w stanie kondycjonerem Shredlage tak długą kiszonkę kondycjonować i oddziaływać na nią. Shredlage jest to technologia dodatkowo zdłużnego kondycjonowania łodyg, dzięki czemu krowy, żwacze są w stanie w większy sposób wykorzystać energię, która jest ukryta właśnie w kiszonce z kukurydzy. Rzeczą kolejną jest w sposób intensywny skondycjonowane ziarno, gdzie jeszcze w większym stopniu dostarczamy tą energię dla krów. Charakteryzuje się ta technologia również po wprowadzeniu do żywienia. Zwiększa ona zdrowotność zwierząt, jak i również strawność całego TMR-u.